Witajcie, kochani. Popadało. Dosyć nieciekawie się to zapowiadało, ale spadło jakieś 6 litrów wody. No i teraz jest już po południu. Krzyś pojechał właśnie już do domu. Wyszło słoneczko, a my z Edziem wybieramy się na rowery do lasu zobaczyć, czy są kurki, czy może jakieś inne grzybki się pojawiły. Edziu jeszcze podnosi siedzenie. Sprawdziłam, spadło dokładnie 7 litrów deszczu. Przedwczoraj spadło 13, także dodatkowe 20. No i tak jedziemy zobaczyć, może jakieś kureczki gdzieś tam się pojawiły, bo już by zjadł takie smażone na masełku z cebulką i z jajeczkiem. Ale tutaj coś już, kurczę, znowu idzie. Alerty przyszły. Rano przeszła burza, naprawdę wyglądało to nieciekawie, no ale jakoś łagodnie się to obeszło, poszło gdzieś bokiem. No ale tutaj idzie następne i może być tak, że zanim się tutaj zbierzemy, popedałujemy troszeczkę i będziemy rwać do domu jak te zające przed wilkami. Dojechaliśmy do Odry. Tutaj jest taka jakby zatoczka i w tej zatoczce w tamtym roku obserwowałam bobry. One są, bo w tym roku z wiosny też widziałam, jak tam w tych szuwarach buszowały. Odra z wiosny była bardzo wysoka, ona tutaj wylała, między innymi to, że była tak wysoka, padały deszcze, to właśnie z tego powodu zalało mi moje pola, mój ogród. No a teraz na chwilę obecną jest dobre 3 metry niższa niż wtedy właśnie, jak była w tym stanie wysokim, gdzie to właśnie wystąpiła skoryta rzeki. Dzisiaj jest wiatr, ale wiatr jest ciepły. Nieraz tutaj jak się przyjedzie, to ten wiatr jest lodowaty, nie idzie ustać nad tą Odrą. Dzisiaj jest, mimo to, że wieje, to bardzo przyjemnie. Wędkarzy nie widzę żadnego. Wszystkich wywiało. Jak o 7 przyszła ta burza, jak ona szła i tak podeszłam do okna, to powiem wam, że jeden za drugim samochody jechały. Prawdopodobnie ludzie może byli na nocce na rybach, może wcześniej rano się zerwali, żeby na te ryby pojechać. No i burza ich wygoniła teraz. Też tutaj nie widzę nikogo. No te burze chodzą, no jest niebezpiecznie, nikt nie ryzykuje. A po drugiej stronie jest bydło. Bydło mięsne, już nieraz też tutaj mówiłam, rolnik niemiecki trzyma, też zagrodzone. Ono chodzi tutaj na wolnym wybiegu cały czas i jest to bydło białe, rasy mięsnej i czerwone, takie jak my mamy, czyli limuzeny. A tam dalej łąki są koszone, bo też jednego razu, jak jechałam do Kostrzyna, to widziałam, jak rolnicy właśnie kosili trawę i robili siano. Bydło ma tutaj bardzo dobre warunki. Blisko ma do wody. Nie wiem, czy ono jest pojone z Odry. Chyba wątpię w to. Raczej ma dowożoną wodę, taką pitną, z tego względu, że nigdy nie widziałam, żeby ono schodziło do Odry. Być może tylko nie widziałam. No tutaj się nie wypowiem, ale warunki ma bardzo dobre, bo ma i cień, są drzewa, są zarośla, ma dużo trawy, słońce, wiatr. No i dzięki temu, na pewno temu rolnikowi, bardzo dobrze się ono rozwija, bardzo dobrze, jak to powiedzieć, no ma bardzo dobre warunki do rozwoju. Właśnie niesie się ich ryk, a Edzi siedzi na główce. Główki, bo też często pytacie, co to jest główka. To jest ten taki wypust w Odrę, wyłożony kamieniami, inaczej zwany
falochron i ma to na celu zabezpieczać brzegi, żeby tutaj nie niszczyło tych brzegów. Tam jest kolejna główka i kolejna i kolejna i tak one są, nie wiem co, 100 metrów. I na tych główkach zazwyczaj siedzą właśnie wędkarze i wędkują. Każdy ma tutaj swoje już ulubione stanowisko. Ta główka jest przez wodę rozebrana, zniszczona. Kiedyś jeszcze pamiętam, jak byłam dzieckiem, to wszystkie główki były reperowane. Tutaj ludzie odpowiedzialni za to przyjeżdżali, poprawiali, kamienie umacniali. Dzisiaj, no widzicie jak to wygląda, ta główka jest już praktycznie zniszczona, tamte są całe, a Odra jest w stanie wody już takiej raczej niskiej. Tutaj tak nie widać, ale byliśmy tydzień temu na Porzeczu, tam troszeczkę dalej, to już na środku Odry wystają łachy z piasku, czyli jest płytko. I tutaj teraz po kamieniach przejdę sobie tam. Fajnie się tutaj siedzi. Jest dosyć ciepło, ten wiatr jest przyjemny i teraz tak można zamknąć oczy, to człowiek czuje się jak nad morzem. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak przychodziliśmy nad Odrę, to zawsze zbieraliśmy muszelki. Nie tylko nad morzem zbierało się muszelki, ale również tutaj nad Odrą było ich dosyć dużo. Przeważnie to były z małży, z omułków, o takie o. I było ich bardzo dużo. O, Edziu jakiegoś ślimaka wyciągnął, właściwie to, co zostało ze ślimaka, skorupka, muszelka. A pamiętacie, jak się kaczki puszczało na wodzie? To były czasy. Dzisiaj nie wiem, czy dzieci w ogóle wiedzą, co to jest puszczanie kaczek. Wybierało się odpowiedni kamyk, szukało się go i później robiliśmy zawody, kto więcej kaczek za jednym puszczeniem kamienia puścił, zdobył, no nie wiem, puścił. Byli spece, że 6 i 7 udało się razy, że kamień podskoczył. No tutaj teraz to by ciężko chyba było puścić kaczkę na takich falach. O, mąż ma kamień. O, 3 razy poszło. Ty weź jeszcze raz puść. Masz kamienia? Cicho, kamień jest. W którą stronę puszczasz? Żebym zdążyła złapać. Czekaj, w tą, którą... Gdzieś tam, no to patrzymy, gdzieś tam leci. O! Ty, mężu, dobry jesteś! A ciekawe, czy ja bym umiała puścić kaczkę. Kamień mi mąż uszykował, ja muszę zejść niżej. Ojoj, cicho, bo się zamoczyłam jak dziecko. Czekaj, jak to się puszczało jakoś tak na płasko? Dobra! Dobrze, to było... dobrze, że się nie nagrało. Tak, nie się nie nagrało, czekaj. Tu mam płaski. O, 2 poszły, jakieś marne, zdechły, ale poszły. Kurczę, wyszłam z wprawy. Aż tak, o się bierze. Czekaj, kamień. Bo mi nogi się pomoczyły. Tak się bierze kamień. No. No to ja wiem, że się tak bierze, ale już dawno nie puszczałam. Czekaj, mam tutaj jakiś, trochę za duży, ale... No co? To był kaczor. Mężowi to idzie lepiej. Mówi, że ma być lekki i płaski. Nad Odrą było rzeźko. Ten wiaterek dawał takie fajne uczucie chłodu. A tutaj w lesie wiatr idzie górą. O, jest duszno. Idziemy zobaczyć,
czy są kurki. No wilgoci troszeczkę jest w tym lesie. Może jakaś i kureczka gdzieś na takiej łysej polance się trafi. No tutaj w tych lasach, tu akurat nie gdzie teraz jesteśmy, to po inne lata bardzo dużo kurek było. Po inne, tak jak mówię, tych powiedzmy 6-7 lat temu to tutaj zbieraliśmy koszykami, ale od 6 lat niestety tutaj kurki tylko były pojedynczo, bo była susza. Deszcze nie padały, dopiero przychodziły gdzieś październik, po połowie października i te grzyby zaczynały się w październiku, nawet w listopadzie były. No i kurki wtedy już też sporadycznie. A czy dzisiaj nam się coś uda znaleźć? No to nie wiem. Nie wiem, nie wiem. W tej kolejności żeśmy byli. Co? Aha, nie w tej kolejności. Pierwszy nam trzeba było na kurki zajść, a potem na Odrę. Tak? Ręce umyć. Ręce umyć. To nie mamy jeszcze młotka, mydła i ręcznika, żeby sobie, jak nazbieramy ówno, żeby sobie mydłem umyć ręce, młotkiem z głowy te kurki wybić, a ręcznikiem na koniec pięknie się powycierać. Masz? Co, ja nie mam. A, myślałam, że masz. Nie ma nic. Za wcześnie. Zeszliśmy kawał lasu z taką nadzieją, że może chociaż jedną, może jakiś gdzieś prawdziwek ucieka biegiem przed nami, chociaż właśnie robaczywy. Ale nie ma nic, nie ma. Jeszcze to nie jest ten czas, przynajmniej u nas. Musimy poczekać, aż ta grzybnia ruszy. No u nas przeważnie grzyby są dopiero właśnie październik, nawet listopad. Są też i we wrześniu, ale to już rzadko, żeby gdzieś tam we wrześniu się grzyby zaczęły. A Edziu idzie tam. Gdzie on jest? O, tam. Tam idzie Edziu. Też z nadzieją, że coś znajdzie. Ale nie ma. Nie ma nic. Uwielbiam łazić po lesie. Uwielbiam zbierać grzyby. Edziu też. I tak od najmłodszych lat takie właśnie włóczenie się po lesie i zbieranie grzybów zaszczepili we mnie rodzice i dziadek. Dziadek kochał chodzić po lesie, kochał ganiać krowy. To był człowiek, który przeżył wojnę. Był ułanem 14 pułku ułanów jazłowieckich. Był w niewoli, pracował u Baora. Pracował właśnie przy krowach, przy koniach. I on kochał robić przy tych krowach. I później, jak już po wojnie, już jak ja pamiętam, mieliśmy krowy, to dziadek lubiał je ganiać, paść. Nie dlatego, że nie było łąk, bo łąki były, ale on to po prostu lubił. Dla niego to było taka odskocznia. On też miewał takie momenty, że uciekał do tego lasu, jak mu się coś przypomniało, bał się. No, też już to mówiłam, pojawiał się alkohol, aby zapomnieć, aby gdzieś ten ból przeminął. No i tak z tymi krowami chodził tutaj po tych lasach. Tutaj jest droga, która wiedzie do Odry i on tędy ganiał krówki, żeby się pasły nie na łąkę, nie nigdzie, tylko gonił je tam do Odry i z powrotem one się napasły i z tymi krowami wracał. Często mnie zabierał ze sobą i tutaj przy drodze, tu w tym miejscu były rydze, jakie tu były rydze, maślaki, były zielonki i my z dziadkiem żeśmy tutaj to zbierali. On uczył mnie zbierać grzybów. Miałam wtedy jakieś no kilka lat, 8, 9, no później już 11, 12, bo ja z dziadkiem bardzo często chodziłam. I tu właśnie w tym miejscu on uczył mnie rozpoznawać różne gatunki traw, drzew, grzybów, mówił, na co zwrócić uwagę przy zbieraniu, czego nie robić, co z kolei zrobić. No takich cennych wskazówek mi udzielał. A krowy w tym czasie się pasły, one nigdzie nie uciekały. Dziadek miał taki dar do krów, że one go słuchały, one wiedziały, gdzie mogą iść, gdzie mogą nie. Zresztą dziadek, bywały takie momenty, że był nerwowy,
No i wystarczyło, że tylko krzyknął na te krowy, a one wracały do szyku, szły gęsiego bądź wrzątku. No, były wyćwiczone, miały posłuch u dziadka i powiem wam, że często krowy ganiałam ja bądź siostra czy moi rodzice i nie słuchały nas tak, jak słuchały dziadka. One wiedziały, na co mogą sobie pozwolić, a na co niestety nie, bo tam u dziadka nie było patyczkowania. Miał bata, no to też niestety któreś się oberwało, jak go nie słuchała. Takie czasy były. Kiedyś ludzie żyli inaczej. Żyli w zgodzie z tą naturą, żyli w zgodzie z przyrodą. Umieli się ze zwierzętami dogadać. W każdym domu była kura, świnia, krowa i inne zwierzęta gospodarcze, które wyżywiały rodzinę. Tak samo było i u nas, ale ci ludzie, ludzie wojny byli tak naprawdę ludźmi zniszczonymi. Nawet wczoraj żeśmy rozmawiali w domu z tatą, ilu tutaj ludzi przybyło, którzy byli żołnierzami, służyli pod Monte Cassino, walczyli pod Monte Cassino, ale to byli ludzie bardzo zniszczeni. Jednak wojna, ktoś dzisiaj powie, oj, tam na mnie by to nie odcisnęło piętna. My znamy wojnę z Czterech Pancernych, z takich filmów, które przedstawiały to łagodnie, w formie troszeczkę zabawnej, troszkę takiej patriotycznej, ale nie było takich efektów specjalnych. Dzisiaj no, te filmy już są całkowicie inne, przerażające, ale wojna na człowieku odcisnęła ogromne piętno i ci ludzie, jak po wojnie wrócili, walczyli, ukrywali się, czy byli w obozach przez te 6 lat, jak oni wrócili, to oni niejednokrotnie nie umieli po prostu żyć. Babcia też opowiadała, że miała takie koleżanki, które przeszły obóz i jak już zostały wyzwolone, wojna się zakończyła, wróciły, poodbierały sobie życie, bo nie umiały się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Załatwianie potrzeb fizjologicznych na komendę, za pozwoleniem, ciągły strach przed pejczem, przed selekcją, przed komorą gazową i ci ludzie nie odnaleźli się później. A kto przetrwał, to niestety psychikę miał tak zjechaną. To byli bardzo dobrzy ludzie, bo ja też miałam to szczęście i zaszczyt poznać wiele takich osób, które przeszły obozy, wróciły z Syberii, wróciły, no walczyły, czy nawet tak jak tutaj tych dwóch panów pod Monte Cassino. Ja byłam wtedy dzieckiem, miałam chyba 9 czy 10 lat, ale był taki pan właśnie z Boleszkowic. On pod Monte Cassino walczył, on bardzo się lubiał z naszymi dziadkami i często tutaj przyjeżdżał i opowiadał. To powiem wam, że ci ludzie przeszli piekło i ja wcale się nie dziwię, że oni później uciekali w alkohol, mieli problemy, ale to byli bardzo dobrzy ludzie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrzy ludzie. Szkoda, że takich los doświadczył, że tyle przeszli. Przede wszystkim ci ludzie przeszli niesamowity głód i później w czasach powojennych, jak już wrócili do, powiedzmy, w dużym cudzysłowie, normalności, do rzeczywistości powojennej, dalej ten głód cierpieli, bo po wojnie nie mogli się odnaleźć. Wszystko było zrujnowane, zniszczone, dopiero zaczynali od nowa i ci ludzie szanowali żywność jak taką świętość. To była świętość. I ja też pamiętam, jak dziadkowie już no, byli w wieku takim sędziwym. Niczego nie brakowało, a to jedzenie chomikowali. Babcia jak mantrę wpajała mi w głowę i powtarzała non-stop. Miej tyle zapasu, żeby ci starczyło na 2-3 lata. Miej weki, miej to. Zawsze miej zapas mąki, przynajmniej ze 100 kg, kaszę, ryż. I tak mi to wpoiła. I mojej mamie to wpajano, że do dzisiaj naprawdę mamy zapasy takich podstawowych produktów, przynajmniej na pół roku, a w piwnicy, w słoikach, w wekach jest na minimum rok, dwa takich zapasów. No i co? I to byli ludzie, na których często mówiło się chomiki.
I też pamiętam, jak babcia chomikowała wszystko, pomidory pchała w wersalkę, jabłka w wersalkę, niejednokrotnie. My nawet już nie byliśmy w stanie kontrolować, gdzie to jest pozapychane, a ona z dziadziem pozapychali i dopiero żeśmy coś wynaleźli, jak zaczęło po prostu w pokoju śmierdzieć. Jak się muszki owocówki pojawiły, czy robale wylazły, bo coś tam zgniło, spleśniało. No tak było, oni chowali to jedzenie i często pytałam się, babcia, po co ty to robisz, po co ty to chowasz, przecież masz szafki, masz lodówki. Zawsze mi powtarzała, co ty wiesz, a dziadek też, jak taki miał gorszy czas, to mi powtarzał, gówno wiesz, żebyś ty nie dożyła tych czasów, które myśmy przeżyli, bo wtedy zrozumiesz, po co my to robimy. I później już żeśmy przestali chodzić, szukać, jak coś wypłynęło, czy śmierdziało, to żeśmy po prostu to posprzątali, usunęli. No i co? I do następnego razu, bo babcia z powrotem napchała z dziadkiem po wersalkach, po szafach, gdzie się tylko dało. No bali się głodu, bali się braku pożywienia, bo oni to po prostu przeżyli. Oni wiedzieli, co to jest głód, co to jest budzić się i nie mieć perspektyw na śniadanie, obiad, kolację i w ogóle na kolejne dni. A chleb to już był czczony. Nie można było zmarnować ani jednego okruszka. Pamiętam, jak chleb spadł na ziemię, to dziadkowie, rodzice zawsze całowali go z czcią, zdmuchiwali. Przed ukrojeniem, przed rozkrojeniem bochena chleba robiło się znak krzyża nożem i dopiero wtedy się jego rozkrajało. O! Podkowa! Pół podkowy znalazłam. Dużo ich tutaj jeszcze leży po lasach. Wyśmiemy. Zawsze to jakieś trofeum, nie ma kurek, to jest chociaż pół podkowy. Podkowa jedzie z nami, pół podkowy jedzie z nami. A wracając do chleba, był bardzo, bardzo naprawdę czczony. Każda skórka była zjadana, jeżeli był już... Czczony, tylko szanowany był. Ten. Szanowany. I nawet jak już był taki czerstwy, stary ten chleb, nikt go nie wyrzucał, tylko babcia zawsze moczyła w mleku, bądź jak był rosół ugotowany, zalewała rosołem i ten chleb się zjadało. Nie było prawa, żeby chociaż jakiś tam skrawek chleba wyrzucić. To było niedopuszczalne chyba. Nogi z tyłka by powyrywali, jakby się dowiedzieli, że chleb był wyrzucony. No a dzisiaj jest jak jest. Nie szanuje się tej żywności, nie szanuje się zwłaszcza chleba. I często słyszę takie zdania, bo jest bieda, bo jest to, tamto czy tamto. I powtarzam też do znudzenia, że dopóki chleb leży na śmietniku, to nie ma głodu. Bo jakby był głód, to by chleb i żywność na śmietniku nie leżały. Także tak to było. Ale parno. Nie, mężu? Tak, tak. Przyjedziemy do domciu, to zrobimy sobie coś do picia. Tylko kto nie robi? Nie zajeżdżaj mi drogę. Ja nie zajeżdżam ci drogę. Ja cię tutaj w las sprowadzam. W las. Idziemy sobie teraz, ale przypieka. Przypieka jak na burzę. Kolejną zresztą. Cały tydzień głoszą nam tutaj deszcze. Zobaczymy, jak to będzie. No, pożegnaj się z widzami już. Pożegnaj się z widzami już. Mąż mówi dość. Siadamy na rowery i jedziemy. No to ja słucham tutaj męża bardzo skrzętnie i się będę z wami żegnać. Życzę wam takich wypadów do lasu, pooglądania tej przyrody, popatrzenia, jak to wszystko rośnie i po wspominania dawnych czasów. Kto jeszcze ma takie starsze osoby, to z nimi razem powspominajcie. O, ja patrzę, jaka ja teraz jestem rozczochrana na wszystkie strony. A czerwona, jakbym nie wiadomo jakiego, kurde, miodu edziowego się napiła. Ale akurat nie mynie trunkowe. Na dzisiaj to będzie tyle. Życzę wam uśmiechu, radości. Do następnego.